Jest z nami zawodnik Arki Gdynia, Mateusz Żebrowski, witam. Dzień dobry. Mateusz, wygrana, 3 punkty, ty otworzyłeś wynik, no ale potem można powiedzieć, że do samego końca praktycznie, no przynajmniej na trybunach drżeliśmy o wynik, a jak to wyglądało z waszej strony? Znaczy uważam na pewno, że pierwsza połowa, mieliśmy ją pod kontrolą, fajnie graliśmy w piłkę, strzeliliśmy bramkę. Z moją odrobiną szczęścia mógłbym mieć 2 bramki w tej pierwszej połowie. No i właśnie w tej drugiej połowie coś tam się, nie wiem, no wymknęło nam się spod kontroli. W sumie też moja sytuacja, jakby mieć trochę więcej szczęścia, mógłbym strzelić te 3 bramki dzisiaj. No ale słupek niestety nie wpadło, no i przeciwnik zaczął się napędzać. Wiadomo, że jeśli ten wynik jest 1-0, to też nie mają nic do stracenia i chcieli po prostu zrobić nam krzywdę, ale myślę, że tutaj dużo uznania dla naszego bramkarza. No właśnie, można powiedzieć, że suma szczęścia od nieszczęścia zawsze wychodzi na zero, bo ta bramka stracona w środę w ostatnich sekundach meczu z Rogwetem, a tutaj dobijacie przeciwnika, który wcześniej no, miał też kilka sytuacji na wyrównanie. Tak, dokładnie. Myślę, że taka sytuacja, jeśli chodzi o ten mecz z Termaliką, no to no niestety, no to jest piłka, to jest sport, takie bramki się traci, a tutaj, tak jak właśnie pan powiedział, no my strzelamy na 2-0 i ten mecz się kończy. Teraz przed wami jeszcze spotkanie ligowe w Sosnowcu, potem już ten finał Pucharu Polski. Czy nie będzie problemu z tym skupieniem na meczu ligowym w Sosnowcu, gdzie też ważne punkty, bo już ten dystans, jakby udało się wam po dzisiejszym zwycięstwie skrócić do tych zespołów wyprzedzających was. Ale czy jest taka możliwość, że już praktycznie te myśli będą bardziej ku pucharowi? Nie skupimy się tak na tym pucharze, skupimy się na najbliższym jakby meczu tutaj, bo znamy swój cel i chcemy go na pewno zrealizować i grać w każdym meczu o 3 punkty. No i przede wszystkim wygrywać te mecze i złapać jakąś taką fajną serię zwycięstw. Jest z nami zawodnik Stomil Olsztyn, Wojciech Huczak, witam. Dzień dobry. Bardzo proszę o kilka słów podsumowania tego spotkania. Na pewno pierwsza połowa, graliśmy w niskiej defensywie. Staliśmy się skontrować Arkę w drugiej połowie. Wydaje mi się, że bramka stracona, jeszcze wracając do pierwszej połowy, nie było faulu w bocznej strefie z mojego punktu widzenia. Z tego tracimy bramkę, trudno. Mamy swoją sytuację, swoje sytuacje w drugiej połowie. Wydaje mi się, że zdominowaliśmy przeciwnika w drugiej połowie. Jest karny, którego nie strzeliłem. Biorę to na siebie. Ale później mamy też mnóstwo sytuacji stuprocentowych i no niestety w piłce liczy się skuteczność. Na pewno dobry prognostyk, na pewno możemy wyjechać stąd z podniesioną głową. Daliśmy z siebie wszystko, walczyliśmy, aczkolwiek no jeszcze dużo pracy przed nami. No właśnie, praktycznie do samej końcówki tej drugiej bramki Arki, która przesądziła o wyniku, no w tej drugiej połowie dążyliście do wyrównania, ale zabrakło tej skuteczności. Bramkarz Arki też w kilku sytuacjach uratował zespół. No dokładnie, trzeba pochwalić bramkarza Arki, że bardzo fajnie bronił, aczkolwiek no, powinniśmy coś z tego na pewno szczelić. No nic, ja nie lubię gdybologii po meczu. Trzeba jeszcze ciężej pracować, podnieść głowę i walczymy dalej.